Alina miała 2 trzecie szklanki proszku do prania. W piątek zużyła do prania pościeli jedną drugą całego proszku, który miała. Ile zostało jej proszku? Czyli generalnie musimy zabrać pół z dwóch trzecich albo inaczej mówiąc, obliczyć, ile to jest pół razy 2 trzecie. Sprawdźmy, które z tych czterech podanych po prawej stronie odpowiedzi są prawdziwe. Pierwsza, powinniśmy obliczyć 1 druga razy 2 trzecie. A tutaj ktoś wymyślił, że trzeba odjąć 2 trzecie, odjąć 1 druga. I ta odpowiedź na pewno nie będzie prawidłowa. Sprawdźmy tutaj. 1 trzecia szklanki, bo 2 trzecie razy 1 druga. I to jest dokładnie to, co chcemy obliczyć. Chcemy wziąć pół z 2 trzecich. Mnożymy liczniki. 2 razy 1 to się równa 2. Mnożymy mianowniki. 3 razy 2 równa się 6. Mamy 2 szóste. Można odpowiedzieć, że Alina zużyła 2 szóste, albo że zostało jej 2 szóste. A 2 szóste to dokładnie to samo, co 1 trzecia. Dzielimy licznik i mianownik przez 2. Ta odpowiedź wygląda na prawidłową. Trzecia odpowiedź. 1 szósta szklanki. Wiemy już, że 1 szósta szklanki to nie jest prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to 1 trzecia szklanki. I w ostatniej odpowiedzi mamy 1 trzecią, bo 2 trzecie równa się 1 trzecia, dodać 1 trzecia, to prawda. Więc połowa z 2 trzecich to musi być 1 trzecia. I to również jest prawdą. Obydwie te odpowiedzi są prawidłowe i bardzo rozsądnie uzasadnione. Alina ma 1 trzecią proszku do prania. Zużyła trzecią część szklanki proszku do prania i została jej również 1 trzecia.